Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku strzelca i zapraszam do czytania na miesiąc wrzesień 2024. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zapraszam, kochani, do kontaktu. No i zobaczmy, strzelce, miesiąc wrzesień, energia ogólna, jaka będzie Wam towarzyszyła w tym czasie. Strzelce, cesarz, bardzo fajnie, karta bardzo stabilna, bardzo mocno uziemiająca. Generalnie pokazuje dobrobyt, taką stabilizację. Jeżeli jesteście w stałych związkach, może tutaj wróżyć tak jakby zakup domu, jakiejś nieruchomości, może się staracie o kredyt. Myślę, że to jest też karta bardzo opiekuńcza. Macie wsparcie w starszym mężczyźnie, możecie liczyć na czyjąś pomoc. No i generalnie no to jest taka energia bardzo silna, tak? Wiecie, czego chcecie, dążycie do tego, chcecie to osiągnąć za wszelką cenę i tak naprawdę ten miesiąc będzie Wam bardzo sprzyjał tutaj. Zobaczmy, do czego to jeszcze można odnieść, patrząc na pozostałe sfery życia. No tak jak mówię, w uczuciach bardzo stabilnie. Może niektórzy z Was biorą śluby, bo ja tutaj w ogóle mam karty ślubu, małżeństwa, takich wartości duchowych, religijnych. Więc być może są tu jakieś właśnie osoby spod znaku strzelca, które w tym miesiącu będą tutaj brały ten ślub, tak? Karta papieża. Tutaj też dla niektórych mogą być zaręczyny, może być rozmowa o wspólnym zamieszkaniu, tak jak mówię, zakup nieruchomości, domu, mieszkania. Tutaj generalnie wszystko, co wiąże się z destabilizacją. Miesiąc wrzesień to miesiąc zodiakalnej panny, tak? Czyli każdy gdzieś tam stawia na taki ład w życiu, na harmonię, na spokój, na porządek, na takie solidne fundamenty. Każdy szuka tej bezpiecznej przystani, żeby się móc zakotwiczyć i generalnie gdzieś zacumować, tak? Już na stałe. Będziecie dbać o swoją rodzinę, będziecie dbać o swoich najbliższych. Jeżeli są tu osoby, które są singlami, powiem tak, Wy macie bardzo dużą szansę poznania kogoś do relacji. Tu mi się pokazuje podróż gdzieś w ogóle nad wodę. Nie wiem, czy jedziecie gdzieś nad morze, na Mazury, gdzieś nad jeziora. W ogóle dużo wody mi się pokazuje. I poznanie kogoś właśnie w podróży. Typowo w podróży. Jeżeli poznacie taką osobę, kochani, to może być ktoś na całe życie do stałej relacji. Wodnik, ryba, skorpion, ewentualnie strzelec. Takie tutaj znaki mam. Wodnik bardzo mocno mi się zarysował. Natomiast tak jak mówię, tu jest ogromna szansa na poznanie kogoś z przeznaczenia. Może to być osoba z poprzedniego wcielenia, jakaś taka Wasza bratnia dusza, czy też bliźniaczy płomień. Ciężko mi teraz stwierdzić, dlatego że czytanie jest ogólne, Was naprawdę dużo osób tutaj słucha, więc dla każdego też będzie coś innego. Trzeba by zrobić takie czytanie prywatne, żeby dokładnie sprawdzić Waszą sytuację osobistą. Natomiast, kochani, no zakochanie, miłość, no bardzo fajnie, bardzo fajny miesiąc. No i tutaj widzę faktycznie podróże, nawet gdzieś za granicę, daleko, karta świata o tym mówi. Możemy też tutaj uściślić to bardziej. Dla osób, które nigdzie nie planują podróży, poznanie kogoś przez internet z daleka. Czyli osoba będzie na odległość poznana, będziecie korespondować, pisać, dzwonić do siebie, ale relacja będzie taka właśnie typowo na odległość, z tym, że po prostu karty pokazują szansę na to, że ona się rozwinie w coś stabilnego. Także, kochani, jeżeli nie wierzycie w miłość na odległość, to tutaj przyjdzie taki czas, że uwierzycie. Dla niektórych też widzę ciążę, wiadomość o ciąży, także jeżeli ktoś się stara, jeżeli ktoś bardzo chce mieć dzidziusia, super czas. No i gwiazda też pokazuje właśnie tutaj zajście w ciążę. Jeśli chodzi o pracę, kochani, no cóż, wisielec, piątka pentakli, jakieś takie wstrzymanie. Widzę osoby, które szukają pracy skrupulatnie, nie mogą jej znaleźć, jest już takie zmęczenie. Natomiast tutaj jakiś starszy mężczyzna właśnie w typie cesarza, może to być zodiakalny baran, pomoże Wam w znalezieniu tej pracy. Ktoś Wam tutaj może pomóc właśnie w znalezieniu pracy. Natomiast, moi drodzy, też tak jakby jakaś rodzinna firma, rodzinny interes, może ktoś znajomy przez rodzinę, właśnie ktoś kogoś tam zapyta.
i Wam tutaj tą pracę załatwi. Widzę w ogóle jakieś takie problemy też finansowe albo strach o te finanse. Natomiast to może wiązać się z tym właśnie, że niektórzy z Was biorą kredyty na dom, na mieszkanie. Boicie się, czy dacie radę ten kredyt spłacić. Bo wiadomo, z pracą bywa różnie, tak? W życiu też raz jest dobrze, raz niedobrze. Natomiast widzę Wasze obawy i lęki. Na chwilę obecną, kochani, nie ma co się martwić. Życie się toczy. Nikt z nas nie zna swojej przyszłości tak naprawdę. Nie wie, czy za ileś tam lat będzie w stanie dalej to spłacać. Natomiast karty pokazują, żeby cieszyć się chwilą obecną, bo i tak każdy z nas po prostu żyje w takiej niepewności. No, żyjemy w bardzo niepewnych czasach, tak? Więc po prostu róbcie to, co czujecie teraz, że jest słuszne, że jest dobre, że z Wami rezonuje, a martwić się będziecie później, tak? Nie ma co się martwić na zapas, bo szkoda nerwów, szkoda życia. Tak jak ludzie rozpamiętują przeszłość, myślą o przyszłości, zamiast cieszyć się tym, co jest tu i teraz. A właśnie tylko to, co jest tu i teraz, jest prawdziwe, tak? Także przeszłość już była, tam nic nie zmienicie. Przyszłość jest niepewna, dlatego cieszcie się, kochani, każdym dniem, każdą chwilą. Dziękujcie za to, że żyjecie, że macie dach nad głową i że możecie tutaj fajnie, normalnie funkcjonować. A problemy są przejściowe. Tutaj, jeżeli, kochani, chodzi o Wasze zdrowie, pojawiła mi się piątka mieczy. Karta pokazuje problemy z tarczycą i negatywnym myśleniem. Także, kochani, najwyższa pora zacząć myśleć pozytywnie. Jeśli tutaj te problemy z tarczycą Wam dokuczają, warto się wybrać, zrobić jakieś USG tarczycy, warto zrobić takie badania, żeby to sprawdzić. No bo wiadomo, no Was jest dużo, to nie dla każdego będzie przekaz. Bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje. Natomiast zawsze przezorne, ubezpieczone, tak? Więc warto sobie to wszystko sprawdzić, warto tutaj zrobić te badania i nie stresować się, kochani, na zapas. Żeby później też nie było, że wróżka coś powiedziała, nie sprawdziłem, a faktycznie coś się tam wykluło, tak? Tfu, tfu, odpukać, żeby nie. Ale wiadomo, po to to stawiamy, po to trafiliście teraz na ten przekaz, widocznie coś tu dla Was było. Bo ja mówię, że nie ma przypadkowych rzeczy w życiu, przypadkowych spotkań i przypadkowo wyświetlanych filmów na YouTubie. Ja generalnie też staram się gdzieś tam nie słuchać horoskopów, bo też na to nie mam czasu. Natomiast czasem jest tak, że przesyłam dla Was filmy i nagle jakiś film mi się wyświetli, który mnie zaintryguje. I tak po prostu siłą rzeczy, chcąc nie chcąc, go włączę i się okazuje, że przekaz ze mną idealnie rezonuje. Czyli coś po prostu dla mnie tam musiało być, tak? Na tej zasadzie, kochani. No i zobaczmy jeszcze dla Was strzelce kartę wyroczni. Nie pozwól, by przeszłość Cię hamowała. Dokładnie, to o czym przed chwilą mówiłam, o tej przeszłości, tak? Nie wracamy do przeszłości, bo to Was tylko będzie, kochani, hamowało. Zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam po piękne bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.